Był sobie człowiek. Była sobie ziemia. Prawie 5 miliardów lat temu powstała Ziemia. Trzeba było aż przeszło 1,5 miliarda lat, żeby powstała pierwsza komórka. Źródło wszelkiego życia. Oto wiciowce. Toczek. Pierwszy jednokomórkowy osobnik wodny. W Kambrze pojawiły się różne nowe formy życia. Meduzy i trylobity. Oraz plakoderma, pierwsza ryba. Musiało minąć wiele milionów lat, by na stałym lądzie postawił łapy pierwszy przedstawiciel płazów. Ichthyostega. W ciągu kolejnych okresów różne gatunki ewoluowały w wyniku selekcji naturalnej. Ledwie gady opuściły wodę, zaczęły kolonizować świat. Oto tekodont.
Archaeopteryx, pierwszy prymitywny ptak, który latał. Według teorii Wegenera Ziemia najpierw stanowiła jeden wspólny ląd, a później oddzieliły się kontynenty. Prehistoria była świadkiem triumfu dinozaurów, których potomkami są krokodyle, a także ptaki. Wtedy matka natura pokusiła się o ciekawe eksperymenty. To model typu czołg pancerny, czyli stegozaur, 8 metrów długości, waga 6 ton. Szkoda, że ten poczciwy kolos miał w maleńkiej główce móżdżek wielkości orzeszka. Przerażający alozaur. Poczciwcy nie mają lekko. Następny model to brontozaur, długość 20 metrów, waga 20 ton. Też miał główkę z mózgiem mniejszym od jabłka. Kiepsko jak na 20 ton mięśni, choć mieścił się w czołówce wagi ciężkiej. Jeszcze cięższy był diplodok, 30-metrowy przystojniak. Miał opływowe cielsko, ogon jak bicz i długą szyję. Oto mistrz praświata, największa bestia, jaka łaziła po ziemi. Brachiozaur. 24 metry długości, 20 wysokości. W stosunku do rozmiarów miał najmniejszy mózg. Ten napakowany jaszczur ważył 50 ton. A oto legendarny elasmozaur. Nie tak ciężki, ale długi na 18 metrów. Czyżby to potwór z Loch Ness? Baśniowy smok pteranodon, czyli latający gad wielkości szybowca. Życie nie było wtedy łatwe. Jeszcze węże morskie, choćby tylozaur. Tak, nie było wtedy lekko. A to pierwszy cwaniak, anatozaur. Ten dość nieśmiały roślinożerca lubił czasem zmienić menu. Ale uwaga, triceratops nie docenił jego zachwytu nad potomstwem. Chodząca groza, prawdziwy potwór, najstraszniejszy z gigantów, król tyranozaur. 10 metrów na 6, 8 ton, zębiska ostre jak brzytwa. Życie to nie była kaszka z mleczkiem. Dinozaury panujące na Ziemi przez ponad 100 milionów lat w końcu ustąpiły miejsca ssakom. Gryzonie, nie tak jak mastodonty, przystosowały się do zmian klimatu i skorupy ziemskiej. Stary, prehistoryczny świat stopniowo odchodził w cień, a na jego gruzach narodził się nowy. Wiewiórkopodobni owadożercy mogliby być przodkami ssaków naczelnych, czyli małp, antropoidów i człowiekowatych. Ale trudno o wyraźny dowód w tej sprawie. Oto czaszka gryzonia. Smilodectes gracilis ma czaszkę większą. Propliopitek jeszcze większą i spłaszczoną. Pliopitek jest już małpą człekokształtną. To prokonsul. A to znaczy, bierzcie żarcie! Co, nic nie zostało? Chyba już wtedy zaczęto podważać męski autorytet.
Jeden członek stada nie nadąża za postępem. Ale selekcja naturalna działa. Zapewne mówi, to mój teren, więc spadaj, zanim stracę cierpliwość. Gdy zaczęło brakować pożywienia, stado po raz pierwszy opuściło las i wyruszyło na otwarty teren.